Szanowni Państwo, postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Obrony Narodowej na stopnie generalskie mianowani zostają na stopień generała broni generał dywizji Andrzej Fałkowski. Generał dywizji Mirosław Różański. Generał dywizji Anatol Wojtan. Na stopień generała dywizji generał brygady Wiesław Grudziński. Generał brygady Michał Sikora. Generał brygady Grzegorz Sodolski. Na stopień wiceadmirała kontradmirał Marian Ambroziak. Na stopień generała brygady pułkownik Stanisław Czosnek. Podporucznik rezerwy ksiądz Józef Guzdek. Pułkownik Maciej Jabłoński. Pułkownik Stanisław Kaczyński. Pułkownik Piotr Żurawski. Szanowni Państwo, odznaczeni zostali za wybitne zasługi dla umacniania obronności kraju, za osiągnięcia w pracy zawodowej, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski generał brygady Jan Dziedzic. Generał broni Anatol Wojtan. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski pułkownik Sylwester Bartoszewski. Generał brygady Krzysztof Domżalski. Pan Ryszard Kalwasiński. Pułkownik Piotr Płonka. Za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk kombatanckich Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski pan Roman Darowski. Pan Andrzej Siedlecki. Szanowni Państwo, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczy pamiątkowe ryngrafy generałom odchodzącym w stan spoczynku. Pamiątkowe ryngrafy otrzymują generał broni Lech Majewski. Admirał floty Tomasz Matea. Generał dywizji Mirosław Rozmus. Kontradmirał Czesław Dyrcz. Generał brygady Jan Gabryś. Uprzejmie proszę pana prezydenta o zabranie głosu. Tak się złożyło, że to dzisiaj, 1 sierpnia, są dokonywane awanse generalskie.
Choć tradycja jest taka, że robimy to zawsze 15 sierpnia. Ale kalendarz polityczny, zmiana na stanowisku prezydenta, zwierzchnika sił zbrojnych wymusza ze względów proceduralnych, ze względu na brak czasu na przeprowadzenie wszystkich działań formalnych w normalnej sytuacji, wymusza przesunięcie dzisiejszej uroczystości na dzień właśnie 1 sierpnia. W moim przekonaniu jest coś w tym symbolicznego, bo aczkolwiek 15 sierpnia dla nas wszystkich jest nie tylko świętem wszystkich żołnierzy w Polsce, ale jest także przypomnieniem wielkiego zwycięstwa w roku 1920. Ale 1 sierpnia też jest datą, która powinna skłaniać do głębokiej refleksji nad siłami zbrojnymi. Bo przecież 1 sierpnia to rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, gdzie w bój szły tysiące młodych Polaków armii podziemnej, armii nieuzbrojonej, armii nieprofesjonalnej, pełnej jak wielkiej woli poświęcenia dla ojczyzny, ale przecież armii, która cierpiała na ogromne niedostatki pod każdym względem jako armia podziemna. Warto więc dzisiaj, 1 sierpnia, powiedzieć o tym, że dzisiaj, po 71 latach, naszym wielkim zadaniem, wielkim wyzwaniem i wielkim obowiązkiem jest dbanie o bezpieczeństwo państwa, rozumiane również jako dbanie o nowoczesność sił zbrojnych, jako dbanie o to, aby system obronny Polski był w stopniu maksymalnie profesjonalny, maksymalnie nowoczesny, maksymalnie skuteczny. Jedną z form wzmacniania polskiego systemu obronnego jest, oprócz budowania morale, jest oczywiście modernizacja techniczna sił zbrojnych, kontynuowanie tego wielkiego wysiłku, ale jednocześnie jest elementem nowoczesności, są także decyzje personalne, kadrowe, które muszą być wymierzone w przyszłość. W przyszłość z całym szacunkiem dla bogatych skojarzeń natury historycznej. Chciałem więc dzisiaj, dziękując wszystkim, i wszystkim gratulując, chcę powiedzieć, że mam nadzieję, iż tegoroczne awanse generalskie będą oznaczały, że i w siłach zbrojnych będzie przyrastał potencjał zdolności do kooperacji, do współpracy i to w paru ważnych obszarach. Będzie coraz więcej NATO na flance wschodniej. Będzie coraz więcej Paktu Północnoatlantyckiego w Polsce. To oznacza posiadania umiejętności i zdolności do kooperacji wewnątrznatowskiej tu u nas w kraju. To także te awanse generalskie oznaczają współodpowiedzialność za budowanie mechanizmów, które pozwolą nam jeszcze lepiej wykorzystać na rzecz zwiększenia odporności obronnej naszego kraju wszystkie zasoby, które istnieją w Polsce. Bo przecież dzisiaj wielkim zadaniem jest pogłębianie, pod wpływem doświadczeń, które obserwujemy na wschodzie, pogłębianie zdolności do współdziałania, kooperacji i wydobywania wspólnie siły w ramach współpracy z innymi służbami mundurowymi, z innymi systemami nie tylko militarnego bezpieczeństwa kraju. Życzę więc mianowanym, awansowanym generałom właśnie pogłębiania tej zdolności i woli współpracy wewnątrz wojska, w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, w ramach systemu obronności i bezpieczeństwa kraju. Serdecznie gratuluję wszystkim, ale chciałbym, mam nadzieję, że mi to wszyscy inni wybaczą, chciałbym parę słów wdzięczności skierować do księdza biskupa Polowego. To tak już jest, że czasami właśnie warto i trzeba potwierdzić własny autorytet gwiazdkami generalskimi w momencie, kiedy ten autorytet się posiada i tą ogromną zdolność do mobilizowania zasobów ducha armii, sił zbrojnych, bez czego też nie ma nowoczesnych i skutecznych sił zbrojnych. Pragnę księdzu biskupowi podziękować za służbę i duszpasterską, właśnie gdzie bardziej była widoczna sutanna niż mundur generalski. Serdecznie dziękuję za wszystkie i wyrzeczenia, i wysiłki, które zawsze były udziałem i generałów, i wyróżnionych, i oznaczonych oficerów, jak i ich rodzin. Gratuluję polskim siłom zbrojnym.